Kończą, inne zaczynają. Włamanie z użyciem różańca ostrzegamy. Świąteczna śrutka z wyjątkową iluminacją. Zapraszam. Przebudowa ronda Rataje powoli dobiega końca. Zanim jednak ruch w tym newralgicznym punkcie miasta wróci do normalności, muszą zostać wykonane ostatnie prace. Remont ronda Rataje ma dobiec końca wiosną przyszłego roku. Do tego czasu stopniowo przywracany będzie ruch, ponieważ prowadzone będą jeszcze prace drogowe, ale również i te związane z otoczeniem całego skrzyżowania. Będziemy przywracać to stopniowo, tak? Czyli tramwaje wracają już 13 grudnia. Ruch samochodowy będzie się odbywał prawie że płynnie, bo prawie wszystkich pasach jeden tylko pas będzie wyłączony, ale będą jeszcze miały miejsce prace związane z nasadzeniami, z roślinami, z tymi takimi kosmetycznymi pracami i to będzie skutkowało jednak tym, że jeszcze jakieś drobne utrudnienia. Przepraszamy za przerwanie Twojego programu telewizyjnego. We're sorry for interrupting your TV program. Przepraszamy za przerwanie Twojego programu telewizyjnego. We're sorry for interrupting your TV program. Przesłanie to jest przekazywane na wniosek sekretarza obrony i premiera RP. Kilka raportów o ataku glitch polega na przejmowaniu ludzi i przekształcaniu ich w glitchowe potwory. Szczegóły glitchujących ludzi mają czarne, czerwone, zielone i niebieskie usterki, białe oczy i glitchy głosy. Radzimy natychmiast szukać schronienia. Więcej informacji można znaleźć w mediach. This message is being transmitted by the request of the Secretary of Defense and the Prime Minister of Poland. Several reports of a glitch attack is taking over people and turning them into glitch monsters. The details of the glitching people have black, red, green, and blue glitches on them, wide eyes, and glitchy voices. We advise you to seek shelter immediately. Please stay tuned for media outlets for more information. Przepraszamy za przerwanie Twojego programu telewizyjnego. We're sorry for interrupting your TV program. Przepraszamy za przerwanie Twojego programu telewizyjnego. We're sorry for interrupting your TV program. Przesłanie to jest przekazywane na wniosek sekretarza obrony i prezesa Rady Ministrów. Ta wiadomość jest aktualizacją poprzedniej wiadomości wydanej 20 minut temu. Otrzymujemy niepokojące doniesienia o nasilaniu się usterki. Zakłócenie przejęło w Polsce około 15 tysięcy osób. Jeśli nie zostanie zatrzymany, cały kraj lub świat może się skończyć. Więcej informacji można znaleźć w mediach. This message is being transmitted by the request of the Secretary of Defense and the Prime Minister of Poland. This message is an update to the previous message issued 20 minutes ago. We are getting some troubling reports of the glitch intensifying. The glitch has taken over about 15,000 people in Poland. If not stopped, the entire country or world could come to an end. Please stay tuned for media outlets for more information. Przepraszamy za przerwanie Twojego programu telewizyjnego. We're sorry for interrupting your TV program. Przepraszamy za przerwanie Twojego programu telewizyjnego. We're sorry for interrupting your TV program. Przesłanie to jest przekazywane na wniosek sekretarza obrony i prezesa Rady Ministrów. Ta wiadomość jest aktualizacją poprzedniej wiadomości wydanej 15 minut temu. To jest to, świat, jaki znamy, dobiega końca. Usterka szybko rozprzestrzenia się na całym świecie. Czy
czekajcie na ostatnie zagranie naszego hymnu. This message is being transmitted by the request of the Secretary of Defense and the Prime Minister of Poland. This message is an update to the previous message issued 15 minutes ago. This is it, the world as we know it is coming to an end. The glitch is rapidly spreading all over the world. Stand by for the last playing of our anthem.